Stalker. Osoba uporczywie nagabująca, prześladująca kogoś, cyklicznie naruszająca prywatność innej osoby, swoimi działaniami powodująca u niej obawę o własne bezpieczeństwo. Stalking według polskiego prawa karnego stanowi przestępstwo, zresztą jak w wielu innych państwach. Mianem tym w rzeczywistości określa się także osoby, które nielegalnie, bez oficjalnych zezwoleń oraz przepustek, na własną rękę wkraczają na teren strefy wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Miłośnikom fantastyki postapokaliptycznej, w szczególności wschodniego nurtu, termin ten znany jest przede wszystkim z serii gier i książek Metro oraz Stalker, gdzie w drugim przypadku jego znaczenie pokrywa się właśnie ze wcześniej wspomnianą definicją samowolnego eksploratora czarnobylskiej zony. Termin pochodzi od angielskiego słowa stalk, oznaczającego skradać się, tropić, podchodzić, prześladować. Przeciętny stalker to samotny bohater, który zapuszcza się na skażone promieniowaniem tereny. Mogą to być zarówno okolice opuszczonego miasta Prypeć, jak i postapokaliptycznej Moskwy. Budynki, tunele metra, jak i ogromna otwarta przestrzeń. Wszystko to w poszukiwaniu cennych przedmiotów, artefaktów, technologii, zapasów. Ryzykujący przy tym własnym życiem, bowiem na jego drodze na każdym kroku czyha niebezpieczeństwo, nie tylko ze strony radiacji. Mowa o innych, nieprzyjaźnie nastawionych ludziach oraz mutantach, dla własnego zysku bądź też dobra społeczności. Częściej jednak z egoistycznych pobudek, czasami łącząc siły z innymi przedstawicielami swego fachu. Wszystko zależy od sytuacji oraz omawianego uniwersum. Może także pełnić rolę przewodnika. Generalnie nie ma jednej sztywnej definicji stalkera, dlatego bardziej szczegółowo przedstawicieli tej profesji z poszczególnych światów przybliżę Wam w późniejszych materiałach. Nasz archetyp w fantastyce ukształtowała radziecka powieść Piknik na skraju drogi braci Strugackich, w której byli oni poszukiwaczami artefaktów obcych, w zonach, czyli odizolowanych i strzeżonych przez rządy strefach, w których niegdyś przebywali przybysze. Książkę wydano w 1972 roku, a 7 lat później na jej motywach Andrzej Tarkowski nakręcił film Stalker. Oba dzieła pełne są symboliki oraz aluzji do rzeczywistości, radzieckich realiów, a Stalker jest w nich kimś więcej, pełni rolę duchowego przewodnika, mistyka. Z czasem wizerunek stalkera w kulturze wyewoluował w obraz, jaki znamy dzisiaj, żołnierza. Stał się bardziej przyziemny. Piknik był inspiracją dla twórców wspomnianej już kultowej serii gier, której akcja rozgrywa się na terenie czarnobylskiej zony. Poza stalkerem i metrem przedstawiciele tej profesji pojawili się także w wielu mniej znanych dziełach. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!